Nie ma szans na przeprowadzenie czegoś takiego, jak jedna strefa biletowa, Dlaczego i do tego jeszcze nie. utrzymanie e, jej na takim samym poziomie finansowym. Proszę zwrócić uwagę, że powstaje miasto, które będzie miało powierzchnię trzy razy większą niż e, w tym momencie, znaczy powiat powstaje, który będzie miał powierzchnię trzy razy większą niż w tym momencie. E, co oznacza? drastyczne podniesienie kosztów komunikacji. Trzeba kupić więcej autobusów, pomyśleć o nowych przystankach, zatrudnić nowych e, to kierowców. to Ludziom spodobało to są, akurat, że będzie ale inwestycja będą, w komunikację miejską. Tylko, że to będą większe miejsko. koszty. To będą olbrzymie koszty, więc jeżeli pan Sasin mówi o jednej strefie biletowej, to, roz, to ludzie to rozumieją jako utrzymanie w tym momencie tej samej e, kwoty e, pie, pierwszostrefowej biletu, czyli 3,40. Ale to nie jest prawda. To będą drastyczne podwyżki e, kosztów związanych z komunikacją zresztą ja powiem tak to są sprzeczne interesy. Z jednej strony mieszkańcy Warszawy zapewnie chcieliby utrzymać e, zieloną Warszawę z e, parkami, z e, czystym powietrzem. Z drugiej strony mieszkańcy miejscowości podwarszawskich chcieliby dostać się jak najbliżej centrum, gdzie pracują. To są jedni chcą Mówiąc wprost, zielonych parków, drudzy chcieliby jak najbliżej centrum e, szarych parkingów. I to są sprzeczne interesy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.